Hare Krishna, Rady Rady. Pora na siódmą część wykładu czy spotkania z Sadhu Maharajem. Tytułem jest Ukryta ścieżka oddania, Raganoga Bhakti. Spotkanie miało miejsce w lipcu 2014 roku we Włoszech i omawiano książkę Hidden Paths of Devotion, rozmowy Narayana Maharaja z Bhaktami z ISKCONu na temat Raghavardhana Chandriki, Vishwanathy Chakravartiego Thakura, czyli o tym, czym jest ścieżka Raganuga Bhakti. Kolejna, czyli to już jest siódma część tego spotkania. Jakieś pytania? Jakieś pytania? Wczoraj byliśmy w Asyżu, widzieliśmy tam zdjęcie Franciszka z Asyżu. Wczoraj widzieliśmy wizerunek Franciszka z Asyżu. Czy to jest, to ilustruje takie duchowe połączenie między duszami? To jest takie boskie połączenie. To jest połączenie bezwarunkowe. Materialne połączenie jest połączeniem warunkowym, takim, który posiada jakieś warunki, które należy wypełnić. A takie duchowe, to ono się wydarza. To nie jest tak, że ono się zdarza. Chciałem wam powiedzieć, że on wydał pewną książkę. I ta książka opisuje relacje Prabhupada i tłumaczy, czym jest, jaka jest różnica między Nitya Siddhą i Sadhana Siddhą. Prabhupada tłumaczy o tym, czym jest relacja, związek. A to jest Bhagavad Gita, a tym, czym jest Nitya Siddha, jest wytłumaczone w Venu Gicie i jeszcze w jakiejś. I czym jest Sadhana Siddha i czym jest Siddha Siddha, Nitya Siddha. Pewnego dnia, kiedy ja jej wytłumaczyłem, dałem jej ten pomysł. Dlaczego to nie jest czyste? Czyść troszkę wolniej. Sadhana Siddha i Nitya Siddha jest wymieniony. Ale nigdzie, w żadnym miejscu nie jest wymienione to, kim jest Kripa Siddha. W Venu Gicie zobaczycie, jest mowa o Nitya Siddhach i o Sadhana Siddhach. Nitya Siddha to jest ten, który jest najwyższego poziomu. On jest zawsze tam z Kryszną i tak samo Sadhana Siddha. Ale nigdzie nie jest wymieniony Kripa Siddha. Wtedy pojawiła się we mnie pewna inspiracja. Że nie ma ani jednej książki, która opisywałaby Kripa Siddha. Czym to jest w takim razie?
To jest, to tłumaczy tylko to, w jaki sposób uzyskać łaskę. I o czym są te nauki? W jaki sposób można uzyskać łaskę i miłosierdzie w Twoim życiu? Jedynie poprzez duchową chciwość możesz osiągnąć to i to jest ta Kripa Siddha. O czym jest Bhagavad Gita, o czym jest Srimad Bhagavatam? I możesz zobaczyć, jak wiele osób pragnie w tym świecie łaski i jak otrzymuje tą łaskę. Jaka jest ich kwalifikacja, aby otrzymali tą łaskę? Wszystkie historie są o tym. Co oni robią, co się wydarza i co później się dzieje. To jest pewne. Jedno jest pewne. Każda osoba musi umrzeć. Ale to, w jaki sposób to zrobią i w jaki sposób utrzymają, uzyskają urzeczywistnienie, to jest kwestia łaski. Po trzech dniach Parikshit urzeczywistnił duszę. I potem Śukadeva Goswami zapytał, czy chcesz usłyszeć nektar, ja mogę ci go opowiedzieć. A on odpowiedział, ja już uzyskałem nektar, ponieważ urzeczywistniłem swoją jaźń, samego siebie, że jestem żywą istotą, że jestem duszą, że jestem jaźnią, cóż więcej mogłem urzeczywistnić. I wtedy on chciał słuchać jeszcze więcej i więcej. Śukadev Goswami powiedział i prowadził go krok po kroku do najwyższego tematu. Gopi Gita, Venu Gita, Brahmara Gita, Pranaya Gita. Rzeczy, to, żeby doprowadzić go do tego punktu. Cała ta książka jest o tym, żeby go doprowadzić właśnie do tego punktu. Do najwyższego tematu. Gopi Gita, Vena Gita, Brahmara Gita. To jest cel naszego życia. Zatem to wszystko wcześniej, co się wydarza, jest przygotowaniem do tego. Czy rozumiecie to? Także to jest poziom oddania, który posiadają gopi. Czyli to jest poziom gopi. Staraj się posiadać te same uczucia, emocje, które posiadają gopi. Tak to jest to. Nie,
che bisogna perdere il centro, perché ci aiuta a realizzare Dio e la relazione che ci unisce a Lui. Wcześniej mówiłeś o tym, że nie powinniśmy tracić naszego centrum, naszego połączenia z Bogiem. Jakie jest prawdziwe znaczenie tego, żeby nie stracić własnego centrum, własnego środka? Czym, co jest centrum, co jest środkiem Twojego ciała? Dusza. Możesz policzyć, jak wiele minut czy godzin w ciągu Twojego dnia poświęcasz, pamiętasz o tym fakcie. Dziękuję za odpowiedź. Tak, zatem powinieneś być w tej świadomości. Powinieneś starać się być w tej świadomości. Jeśli nie jestem w centrum, w środku, w jaki sposób mogę zrozumieć mój cel? Dlaczego przychodzimy do świątyni? Dlaczego słuchamy Harikata? Aby przyjść do centrum. Ponieważ ja znajduję się w tym miejscu. Jeśli udam się do centrum i zostanę tam, także moja dyslokacja zostanie zakończona. Następne pragnienie się pojawia. Skąd pochodzę? Skąd pochodzę? Jakie jest moje źródło? Wtedy będę mógł zobaczyć Stwórcę. On jest centrum całego stworzenia. I wtedy będę pragnął połączyć się z Nim. Ponieważ centrum pragnie połączyć się z centrum. Taka jest natura centrum. To, co jest, co pochodzi z elektryczności, pragnie połączyć się ze źródłem, skąd ta elektryczność pochodzi. Wtedy będzie się poruszać. Kiedy rozłączymy, to nic nie będzie się działo. Nie poruszamy się w pozytywną stronę, ponieważ nie mamy połączenia z centrum wszechświata. Naszego centrum z centrum wszechświata. To jest to, o czym mówią wszystkie Pisma Święte. Otwórz jakąkolwiek stronę i ja pokażę Ci, że to tam jest. Jakąkolwiek książkę, jakąkolwiek stronę pokażę Wam, że to tam jest. Mam pytanie. Jedno pytanie.
che siano connessi ciò che ascoltiamo, ciò che sappiamo e con le nostre azioni. Cioè, le nostre azioni rivelano se siamo in connessione con quello che sappiamo, quello che ascoltiamo. So our action show. Nasze działanie pokazuje, gdzie jesteśmy, co jest w nas w środku, nasze zachowanie, nasze działanie, nasze myślenie, nasze mówienie. Wszystko pokazuje to, gdzie się znajdujesz. Jeśli jest jakaś przyczyna, możesz ją zobaczyć. W praktyce danej osoby. I kiedy ta przyczyna pojawi się we mnie, powinniśmy poprawić tą wizję, ponieważ przyjdzie ten moment, kiedy będziemy opuszczać ciało. Aby widzieć własną jaźń i jaźń innych, powinniśmy dążyć do tego. Jeśli nie zrobimy tego, jaki jest użytek z tego ciała? To jest sadaka deha. To oznacza, że ciało, które używasz w celu praktykowania sadhany. To jest kraj, to jest ziemia, taka jak... To jest ziemia, pewien rodzaj obszaru. I to ciało... To jest pomocne. To daje szansę, abyśmy mogli użyć tą przestrzeń, aby urzeczywistnić siebie. Także nie jesteśmy w centrum, jesteśmy w obcej krainie. Tak, jesteśmy cudzoziemcami, jesteśmy cudzoziemcami. Jesteśmy obcymi osobami w obcym kraju. On także... On mówi też po hiszpańsku. Słowo occidental oznacza, że on jest poza swoim ojczystym krajem. Ja jestem tutaj poza obcym krajem, a ty jesteś tutaj miejscowy, ponieważ jesteś Włochem i mieszkasz we Włoszech. Coś się wydarzyło. To bardzo smutne, aby o tym wiedzieć. Także jesteśmy miejscowi i jesteśmy cudzoziemcami. Ponieważ jesteśmy nieumiejscowieni w naszej jaźni. Czy rozumiecie to? Tak, jakieś kolejne pytanie? Czy możesz wyjaśnić więcej odnośnie tego stwierdzenia Guru Vandana z Vilapa Kusumanjali? Guru Vandana z Vilapa Kusumanjali.
Guru Vandana pokazuje, jak bardzo Rupa Manjari jest połączona z Radhiką. I Raghunath Das Goswami szuka tego. Ta historia, igraszka, wydarza się Radhice i wydarza się Rupie Manjari i Raghunathowi Das Goswami, i on ma wizję tego, w jaki sposób się to wydarza. To jest jedność, unia, połączenie. Tą samą rzecz znajdziesz w Biblii, że są jednością. Jezus także powiedział, że jest, ja i Ojciec jesteśmy jedno. To samo słowo. A oni mówią z tego powodu, że On jest Bogiem. Ale Rupa Manjari nigdy nie mówi, że jest Radhiką. W jaki sposób możesz zrozumieć, czym jest ta jedność, jeśli nie zrozumiesz wcześniej, czym jest Rupa Manjari? Jak zrozumiesz to, co jest jak zrozumiesz różnicę pomiędzy bezwarunkową i uwarunkowaną miłością? I wtedy zobaczysz, że nie ma różnicy pomiędzy warunkową i bezwarunkową miłością. Ponieważ nigdy nie posiadaliśmy bezwarunkowej miłości, aby mieć tą wizję i móc to zobaczyć. Ponieważ nigdy nie widziałem bezwarunkowej miłości. Wszystko, co widziałem, to była warunkowa miłość. Czy rozumiesz to? To jest punkt. Zatem życie duchowe jest pomocne, aby zrozumieć Biblię, Koran i wszystko inne. Wszystko. To jest Krishna, najwyższa osoba. Co chcesz zrozumieć? To jest podstawowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, aby posiadać bezwarunkowe zrozumienie absolutu. To jest centrum. Czy tak? Czy daj radę? Czy rozumiecie to? Czy to jest wszystko jasne? Jakieś pytanie? Wyjaśniłeś nam, jaka jest pozycja Manjari. Ale widzimy w życiu Chaitanya Mahaprabhu. Że on wybrał, że ostatnie 10 lat swojego życia spędził z kimś, kto nie jest Rupanugą, kto nie jest Manjari. Ramananda Roy, Rupa. Dlaczego on wybrał ich? Dlaczego on z nimi przebywał? Ponieważ oni żyją z Radhiką. I oni są Manjari.
Mahaprabhu również to testuje i mówił o tym sześciu goswamim, aby rozwinęli ten nastrój, ponieważ ja smakuję, widzisz, Raghunatha Dasa Goswamiego i Rupa Goswamiego, oni żyją w pewnej odległości od Mahaprabhu. I oni mieszkają niedaleko Radhiki, widzisz? Ponieważ oni chcą testować. Saki żyją blisko Radhiki, ponieważ one chcą smakować tą relację bliskości. Amanjari smakują to, co się wydarza. I to jest właśnie to, na czym polega boskość. I Mahaprabhu. I to jest wielka, wielka łaska Mahaprabhu. Jeśli nie wejdziesz głębiej w to, co będziemy tu robić? Co będziemy robić? Gdzie się udamy? A Mahaprabhu dał wielką, 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 wielką łaskę, która nigdy wcześniej się nie wydarzyła. Bezwarunkowy rodzaj najwyższy. To jest najwyższy rodzaj bezwarunkowej miłości. Nie możesz uzyskać większej niż to. Tak jest zrozumienie bezwarunkowej miłości. Także taki jest punkt. Także wśród różnych poziomów boskości to jest najwyższa rzecz, najbardziej słodka. Jeśli powiesz, że Chaitanya jest Krishna, jak on daleko jest od nas? Jak daleko od mojej duchowej świadomości jest to? Jeśli wciąż wierzę w to, że Chaitanya jest Krishna. W jaki sposób to zrozumiem? Jak zrozumiem Gadadhara? Jak zrozumiem łaskę Nityanandy? Jak ta łaska będzie płynąć do nas? Czy rozumiesz to? Także on daje nam bardzo zaawansowaną boski dar, a my jedynie chcemy widzieć tę zewnętrzną rzecz i blokujemy się poprzez przestrzeganie zasad, przepisów i reguł. Tak, rozumiesz to? Rozumiesz to? Czy to jest jasne? Udaj się, wejdź we flow, w prąd. I ta wiedza będzie płynęła w tobie. Zamanifestuje się sama w tobie. My nie mamy flow, nie mamy tego prądu, więc to nie pojawia się. Widzisz Prabhupada? Prabhupada, era in questo flusso oppure no?
Widziałeś Prabhupada, co on robił wcześniej? Możesz przynieść książkę Prabhupada, ja ci pokażę, w jaki sposób on mówi o tym, że on tłumaczy to, że głupie dziecko jest nawet w stanie zrozumieć Rajendra Nandana. Nawet głupie dziecko. Czytanie Chaitanya jest to napisane. Więc jaka jest kwalifikacja? Po pierwsze jest to, żeby być głupcem. I po drugie, żeby być jak dziecko. Aby zrozumieć Rajendra Nandana Krishna. Tak czy nie? Także trzeba być głupcem i trzeba być jak dziecko. Kiedy to usłyszałem, powiedziałem, wow, to jest takie proste. Bo ponieważ my nie chcemy być głupcem i nie chcemy być dzieckiem i dlatego nic się nie wydarza i nie jest, mamy, jesteśmy na odległość od tego. I on to napisał w Bhagavad Gita, możesz zobaczyć. W każdej książce są ten. Kiedy otworzę książkę jakąkolwiek, to widzę to. On napisał to na stronie 4. Svarupa jest Svarupa Siddhi. Zobaczcie to. Robisz to? Jeśli zrobisz to, wtedy zobaczysz, co się wydarzy dla ciebie. Co się wydarzy z tobą. Nie musisz czytać wiele książek, czy zrobić wiele rzeczy. Spróbuj tylko urzeczywistnić tę jedną rzecz i zrozumieć tę jedną rzecz. Svarupa i Svarupa Siddhi. Tak czy nie, Maharaj? Tak, oczywiście. Jedną, zapiszcie sobie jedną linię. Svarupa i Svarupa Siddhi. To jest to, co powiedział Prabhupada. Zobaczcie ten przykład. Musicie zrobić wielkie miejsce. Ponieważ z powodu mojej matki, Sanatani, ponieważ to miejsce już jest zbyt małe. Związek, relacja. Dlaczego ja mówię o Jezusie? Ponieważ ja widzę, kiedy widzę to, że on jest w związku z Ojcem, wtedy chcę o tym mówić. Kto może być w związku? Kto może być w związku, boskim związku? Nieuwarunkowanym związku. Nie w związku plastikowych ciał. Taka jest moja wizja, wtedy ona otwiera się. Kiedy czytałem o Marii Magdalenie. Ja byłem wtedy w szoku, kiedy słyszałem o tym. To było tak piękne. Jeden z uczniów Jezusa zapytał Marię Magdalenę. Tomasz zapytał ją. To jest po niemiecku. Czytałem to, jak byłem w Niemczech. Ktoś mi to tłumaczył. I zapytał. Siostro, czy możesz powiedzieć, jaka jest twoja opinia o Jezusie? I co jest grzechem? I Jezus odpowiedział. Kiedy Jezus przyszedł do mojej wizji, on powiedział mi, kiedy miałem wizję Jezusa, on powiedział mi, że materialna rzecz nie może popełnić grzechu. To jest materialna rzecz, widzicie? Ten kaloryfer i ta ściana. Czy ona może popełnić jakiś grzech? Materialne rzeczy nie mogą popełnić grzechów.
Ale to materialne jest pomieszane razem z duchowym i wtedy robi, popełnia grzechy. Czy to jest wedyjska filozofia? I on powiedział, wtedy pojawia się grzech. Grzechem jest to, że zapomniałem o tym, że jestem duszą. Jaką duszą? To jest mój grzech. Zatem zapomniałem o środku stworzenia, o Ojcu. I to jest mój grzech. I nie tylko to. Zapomniałem także o moim związku z Nim. I to jest także mój grzech. Zatem ja jestem panną młodą, a On jest panem młodym. To jest mój grzech. I w ten sposób, prosty sposób, ona mówiła o tym, że przez tego powodu, że nie posiadasz duchowej świadomości, w ten sposób popełniasz grzech. Tak czy nie, Kanaj, zgadzasz się z tym? Tak, Gurudev, zgadzam się. A grzech pierwotny? To jest grzech pierworodny. To, że zapomniałem o Bogu. I zapomniałem o mnie. I to wszystko pojawia się z tego powodu. Grzech, który pojawia się dlatego, że zapomniałem o sobie. Zapomniałem o sobie jako o duszy, jako jaźni. Może jakieś ruchy w górę, w dół są, ale myśl jest taka. W jaki sposób oni mogą zrozumieć? Bez zrozumienia tego, że ta dusza jest bosko. Tak czy nie, że ona jest boska? Tak jest. To nie jest połączenie. Materialny z duchowym nie miesza się. Dziękuję bardzo. Radę. Także to była ostatnia część tego spotkania. Ciąg dalszy nastąpi. Jai, Shri Radhe.